Zobaczony w nie, żywiej wystąpił z ludem twym, nie ociągając się do boju. Nie chowajcie się w tych gajach i zaroślach. Prosimy na otwarte pole. Mistrz Ulryk kazał nam też oznajmić, panie, iż jeśli waszej królewskiej mości miejsca zaszczupło dla rozpostarcia sił twoich, gotów wielki mistrz ustąpić nietopola, byle walkę przyspieszyć. Daje wybór miejsca. Stańcie, gdzie się podoba, byle nie zwlekać bitwy. Jednakim wyobrażeniem litewskiej pogoni i kolumnami Gedymina. Żaden wzrok nie mógł objąć wszystkich dostępów. Ciągnęły się one bowiem wśród pól i lasów na szerokość przeszło mili niemieckiej. Król polecił kapelanom przygotować.